Była sobie kiedyś pewna rodzina, w której małżeństwo miało dwóch synów. Kochanych i cudownych, ale niezwykłych urwisów. Najcięższy czas tej rodziny był wtedy, kiedy żona musiała wyjeżdżać na kilka dni i mąż zostawał sam z dzieciakami. Mama, jak to mama, potrafiła jeszcze tych chłopców jakoś ogarniać. Tata trochę sobie nie radził. Zdarzyło się któregoś razu, że mamy nie było przez 2 tygodnie. I po 13 dniach tata był już na granicy wytrzymałości. Próbował robić wszystko, żeby tylko chłopców zająć, żeby dać im jakieś zajęcie, żeby ich trzymać w ryzach, ale już po prostu nie miał sił. Ostatniego dnia, kiedy już naprawdę padał ze zmęczenia i bardzo chciał chociaż chwilę usiąść, wypić kawę i odetchnąć, nie wiedząc co zrobić, zaczął przeglądać czasopisma i zobaczył tam wielką mapę świata. Wyrwał tę kartkę z gazety, pociął ją na kilkadziesiąt kawałków, rozsypał na podłodze tak jak puzzle i powiedział do swoich dwóch ukochanych synów: chłopaki, zajmijcie się tym, trzeba ten świat złożyć, bo jest cały rozsypany, a ja pójdę sobie zrobić kawę. Jak wrócę za jakiś czas, mam nadzieję, że chociaż trochę sobie z tym poradzicie. Jeśli nie dacie rady, ja wam w tym pomogę. Poszedł nastawić wodę i wrócił po 2 minutach, żeby zobaczyć, jak sobie chłopcy radzą. Ku jego zdziwieniu mapa była całkowicie ułożona. Wszystko było na swoim miejscu, cały świat był poukładany tak, jak potrzeba. Zdumiony tata zapytał: chłopcy, jak to zrobiliście? Wtedy synowie obrócili mapę na drugą stronę i tata ujrzał tam wielką twarz człowieka. Synowie powiedzieli: tego świata nie umieliśmy poskładać, było tyle części, które tak do siebie nie pasowały, że nie wiedzieliśmy co zrobić. Ale odwróciliśmy na drugą stronę i okazało się, że jest tam zdjęcie twarzy. Twarz było dosyć łatwo poskładać, więc ułożyliśmy twarz i wyszedł nam świat. Tato spojrzał na swoich synów z miłością i powiedział: to rzeczywiście prawda. Jak się poukłada człowieka, to cały świat się poukłada. Zasadniczo masz do naprawienia i do zmiany tylko jedną rzecz na świecie, a raczej nawet nie rzecz, ile jedną osobę na świecie, czyli ciebie. Tak, to trudne, ale to znacznie łatwiejsze niż układać cały świat dookoła. Dlaczego w kółko i ciągle próbujemy poukładać wszystko, co wokół, a nie nas samych?